Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym wieczornym filmie. Kolejny wieczorny zabieg. O, jeszcze skurczysyn pryszczarek siedzi i chowacz. Wybieram się na jęczmień zrobić drugą regulację. Przy okazji, jak już tu jestem, pokażę wam, jak wygląda rzepak. Tu mamy atorę. Sporo niezawiązanych łuszczyn jest wynikiem tutaj już tych górnych ewidentnie suszy, co już też powiedziałem na poprzednim filmie. Mimo wszystko tych łuszczyn od góry w miarę jest, ale to jak zobaczcie, nawet te późniejsze pędy górne również też nie są zawiązane. Uszkodzeń po pryszczarku troszeczkę wygląda, jakby było mniej, chociaż są. Nie wiem, co po czym to jest. Jakoś tam ten rzepak wygląda, no, pod spodem zdrowy. Dolne liście dopiero, zobaczcie, tutaj zaczynają nam żółknąć, czyli one jeszcze tak naprawdę na jakieś tam duże braki wody nie narzeka. Bynajmniej tutaj w tym miejscu, przynajmniej, uwaga, przynajmniej, zobaczcie, no jest na dole zielono. Raz, że te grzybówki pięknie tutaj zrobiły robotę. Dwa, że korzenie, tak jak widzieliście wcześniej, dosyć były fajne, więc sobie radzą z tą suszą, te rzepaki. No i teraz mój popisowy kawałek, zaraz wam pokażę. Zabieg tak późno, znowuż ponieważ dzisiaj już mieliśmy 30 przekroczone, jest po 9, po 21, troszeczkę już ta temperatura tutaj dosyć ładnie spadła, więc myślę, że będzie ok. Tu mamy uszkodzenia po pryszczarku, o, piękne uszkodzenie po pryszczarku, o, wyżarte, ale larw nie widać. Możliwe, że późniejszy zabieg, który robiłem, w końcu szczyścił mam te larwy, ale one zdążyły trochę pozażyć. O, łazi Franca, o, proszę bardzo. Tutaj jest taki kondonek mały. O, to jest larwa pryszczarka, czyli jednak uszkodzenia mamy. Tutaj również będzie. Telefon mi dzwoni. Dobra, odzwonię. Nie, zobaczcie, mój popisowy numer. Jak zwalczałem chwasty w rzepaku, dojechałem sobie do końca. Wyłączyłem ręcznie tutaj tą część nad rzepakiem. Jednak gdy wbiłem automat GPS na automacie, to on mi automatycznie włączył całą belkę i pod koniec dopiero się kapnąłem, że coś jest nie tak. I tutaj mam pasek, popatrzyłem, żeby przy granicy gdzieś tam nie znosiło oprysku, ażeby te chwasty na granicy zlikwidować. I tu spojrzałem w drugą stronę, tu wyłączyłem, ale no nie odratowałem go zbyt wiele. Tu jakiś dzikus rośnie, zobaczcie jęczmień. Tu jest może nieadekwatny, powinienem tam iść, ale mi się nie chce. Nie będę ukrywał, zobaczcie, no już jęczmień gęsty jak cholera, zdrowy, poszło tutaj Delaro w obniżonej dawce, bo 0,7 bodajże, ta minimalna jest chyba 0,8, dałem 0,7, tyle mi zostało z pszenic, które przesiewałem i uważam, że tyle tam na jęczmień to wystarczy. Więc tak to tutaj wygląda. Dobra, wejdę do środka, bardzo nierówny. Z bardzo prostego powodu. Jęczmień nie lubi płytkiej, jęczmień jary nie lubi twardego, zbitego pola, płytkiej uprawy wiosennej czy też tam zimowej. Tutaj, jak wiecie, przesiewałem, poszedł tylko karier gdzieś tam na morze 10 cm, ale to z dużym, dużym morze. I od razu te nierówności, tam potem gdzieś ścieżki będzie widać, gdzie wjeżdżałem w ścieżki po rzepaku są tak, a siałem tak, więc wszystkie te ścieżki poprzeczne są widoczne. Duszy. Ktoś tam na rowerze jedzie i wyje jak dziki na rykowisku. Dobra, raz, dwa. Coś tam będzie z tego rzepaku. Rekordów nie, ale na koszta się zwróci. Żonę Direk ładnie wygląda, się prezentuje z napą. Dobra. Teraz zweryfikujemy, kto tutaj dzwonię. Wojtek, to do niego odzwania później. Też miał jechać właśnie w jęczmień, regulować. Dobra, co tutaj stosuję teraz do regulacji? Zresztą tak, zacznę od tego, aha, skrzynia biegów, dobra, niech ci będzie. Zacznę od tego, że działka po rzepaku, jak wiecie, pod rzepak zdążyłem już rozlać 200 kg azotu w czystym składniku, więc nie ukrywajmy, zabójcza dawka dla jęczmienia jarego. Mogłem tu przesiać pszenicą jarą, ale doszedłem do wniosku, że sobie przesieję jęczmienie, zobaczymy, co z tego będzie. Nie ma dużo, to jest dokładnie po GPS-ie, jak tak jeżdżę dookoła,
3,39 bodajże, ale jeszcze przy okazji podskoczę na te pozostałe działki. I już tutaj próbowałem się ratować wcześniej, zastosowałem Trinexepa ketylu w dawce 100 gram na hektar na pierwsze kolano. Dosyć fajny, sztywny jest ten jęczmień, no ale to na pewno nie wystarczy, więc teraz idzie Etefon, czyli najzwyczajniej w świecie mówiąc Cerone, w dawce około troszeczkę ponad 300 gram na hektar, wychodzi chyba 0,65 Cerone. Cerone zostało mi z zeszłego roku. W zeszłym roku bardzo dobrze skróciło mi jęczmień, no ale jęczmień w zeszłym roku zdecydowanie dostał niższą dawkę azotu aniżeli w tym. Także w tym roku raczej na cuda nie liczę. Liczę się z tym, że on będzie leżał. Wszystko mam tu zrobione, wszystko zrobione. Liczę na to, że on będzie leżał. Trudno. No trudno i tyle. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. Czemu 0,65? Czemu nie maksymalna dawka, skoro wiem, że tutaj jest po Jezu, nie ukochany, po rzepaku, po tak dużej dawce azotu. A no dlatego, że jest sucho, to jest raz. Przede wszystkim dlatego, że jest sucho. Normalnie dałbym 0,75, ale jest sucho. Dawkę sobie zwiększę na 200 litrów z powrotem. 200, ok. 200 litrów na hektar, dobra. Dlatego też, że jest sucho, daje 200 litrów na hektar, a nie tam po 180, ponieważ regulatory jednak bardzo agresywnie działają na roślinę, jakie to by nie były regulatory. Nie chciałbym tutaj jakby tego efektu jakiejś tam fitotoksyczności, czy tego negatywnego wpływu potęgowanego przez suszę jeszcze jakby wzmocnić niższą dawką cieczy, przez co przekłada się na większe stężenie, o czym już wcześniej mówiłem. Dlatego 200 litrów. Zobaczcie, ogólnie jest gęsty jak cholera ten jęczmień. No i tak jak mówiłem, no nie ma się tutaj absolutnie co dziwić, że on tak wygląda. Tak jak mówiłem, widać ślady po... To dalej może będzie widać. Po tym zabiegu, po rzepaku, najzwyczajniej w świecie po zabiegach, które były w rzepaku, po tych ścieżkach. A czekajcie, zobaczymy, jak nam tutaj dystans kontrol poradzi sobie po wjechaniu tutaj w ten łan rzepaku. Jak ty mi ustawisz belkę, kochany przyjacielu? A coś tam będzie działa. Tu wysoko, tu nisko, proszę bardzo. Kości opryskałem rzepak. Trudno. Co miałem jeszcze powiedzieć? Tutaj w temacie, tu jest bardzo ładny jęczmień. No widać, jęczmień wyrzuca ości, więc to jest ostatni moment też na jakby zrobienie zabiegu. Ostatni jakby z możliwych. Skrócimy sobie tutaj teraz do kłosie. Dosyć jest on po tym trinek sepaku. Ja dawałem zamiennik modusa, czyli quadro, od którego w zeszłym roku tak uciekałem, co wiecie. Jednak nie jest to moja też tam standardowa uprawa. Zostało mi ten quadro. W tym roku warunki do jego stosowania były zdecydowanie lepsze i żadnych przypaleń nie ma. Więc tutaj po zastosowaniu quadro jest on dosyć sztywny. I mam jakąś tam cichą nadzieję, gnoj przywalę, ale pięknie. Mam jakąś tam cichą nadzieję, że... O, zobaczcie, no bardzo ładny jęczmień. Mam cichą nadzieję, że w połączeniu z tym quadro, jeżeli pogoda nie będzie jakaś taka bardzo niedobra, niegrzeczna, to może uda się chociaż do zbiorów go utrzymać, chociaż do tego ostatniego momentu przed zbiorami utrzymać, później będzie leżał pewnie. O, tu widać ścieżki rzepakowe, stare. No tutaj, gdzie jest po poprzeczniaku zasiany, jest bardzo ładny, równo, ale też widać te miejsca, gdzie było troszeczkę mokro. Również on taki jest wciągnięty, zaraz ten jęczmień. Ale wygląda bardzo fajnie. Żeby to był równy taki cały kawałek jak tutaj, no to można by coś tam sobie prorokować. Na razie dolne liście robią się żółte, więc ta susza też go już zaczyna atakować. Ale wygląda naprawdę fajnie. Cerone, tak powtórzę, w zeszłym roku no zrobiło mi świetną robotę, naprawdę. Co prawda jęczmień nie planował mi tam na poziomie 10 ton, bo średnio wyszło tam 6,
6600 czy 6700. Bez, nie, czy 7, kurczę, jak to mi tam wyszło? Koło 7 ton jakoś tam, nie ma znaczenia, czy tam 200 kilo w ton, 200 kilo w ton. Koło 7 ton, tak, bo mam 15 hektarów było, a miałem 100 tonowy silos i tam jeszcze troszkę, tak. Koło 7 ton wyszło. Więc nie jest to jakiś tam szczyt plonowania jęczmienia jarego, bo tutaj Wojtek na przykład potrafił 10 ton zbierać. To nie jest tam niczym niezwykłym dla mnie, w takim razie takie wyniki. Znaczy dla mnie to by było coś fajnego, ale wiem, że można, wiem, że Wojtek tyle zbierał i te moje 7 ton to żadna jakaś tam rewelacja. I do samego końca naprawdę nas tutaj te nawałnice atakowały. Wierzby mi miałem wzdłuż pola, wierzby posadzone, no to wierzby połamane, jabłonki gdzieś tam w sadzie połamało. Śliwę mi całą wywaliło, brzoskwinie, czy tam drzewo, które... No, brzoskwinie, no. A jęczmień stał. A jęczmień stał, był tam taki malutki, stał do samego końca, więc naprawdę byłem bardzo, bardzo zadowolony w zeszłym roku. No, ale jednak w tym roku mamy, jest sucho, stanowisko, tak jak mówiłem, po rzepaku, więc wspomagałem się tym trynek quadro tutaj. I jakby liczę się z tym, że on pomimo tak ostrego traktowania jednak się położy. To jest jakby tam biorę to pod uwagę, no ale trzeba póki można robić wszystko, żeby temu zapobiec. No i ja też tak właśnie robię. Póki jest możliwość, to staram się zrobić wszystko, co można, aby on ustał do żniw. Chciałbym, żeby on stał jak najdłużej. Im dłużej on będzie stał, tym więcej będzie szedł w plon. Aha, wyłączyłeś się. No właśnie, bo już patrzę, co ty robisz. Więc jakby zamysłem jest nie tyle, co utrzymanie go do pionu, do samych żniw, bo liczę się z tym, tak jak kolejny raz powtórzę, że to może być niemożliwe, co samo jakby utrzymanie roślin jak najdłużej w tym stanie, w tej pozycji stojącej, żeby jak najwięcej budowały, jak najdłużej budowały plon. Bo wiadomo, im dłużej stoi, tym cały czas ta roślina pompuje. Znowuż Wojtek, mój kuzyn, mówi, że jak jęczmień nie leży, to znaczy, że nie sypie. No może coś w tym jest. Trzeba pamiętać, że regulatory, chyba już to też mówiłem, plus susza, plus jakieś tam niekorzystne warunki, wysokie temperatury, równa się krzywda. Tutaj trzeba naprawdę uważać, bo to są środki, chyba już też o tym mówiłem, które naprawdę agresywnie działają. Bo to tak naprawdę trzymają roślinę w kupie, więc tutaj z tym trzeba uważać, z jakimiś tam obniżaniem dawek cieczy roboczej. Chyba, że jeżeli obniżamy dawkę cieczy roboczej, to koniecznie musimy obniżyć dawkę samego stosowanego regulatora. Bo szkoda by było zrobić sobie kuku. Nikt z nas tego nie chce zrobić. Nie chciałby sobie krzywdy zrobić. A cerone mówią, że jest takim... Można usłyszeć, że cerone potrafi negatywnie wpłynąć na jakby na rozwój, na samych rozwój samych roślin poprzez jakiś tam efekt, kolokwialnie mówiąc, szybszego się starzenia. No powiem uczciwie, że w zeszłym roku nie dostrzegłem takiego jakby takich powikłań po zastosowaniu tego regulatora, bo ogólnie nie stosuję etefonu w pszenicach. Wiem, że są ludzie, którzy stosują, skracają do kłosia, ale to też w pszenicach, które naprawdę dobrze rokują, chociaż jest to naprawdę skuteczny środek, więc jakby z moich doświadczeń, jakie do tej pory mam z tą substancją, z tym preparatem, to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że osobiście nie zauważyłem efektu w postaci starzenia się roślin, o co można gdzieś tam usłyszeć. I w sumie jestem naprawdę zadowolony w jęczmieniu, powtarzam, w jęczmieniu jestem naprawdę zadowolony z efektywności działania tego preparatu. Dlatego też on już jakby został mi z zeszłego roku, to jest raz, ale dwa, jakby brałem pod uwagę od razu jakby możliwość skracania tym środkiem, tą substancją aktywną, ale tutaj na tej działce po rzepaku od razu sobie dołożyłem, wiedziałem, że trzeba będzie dołożyć właśnie tam modusa, czy jakieś tam quadro, czy jakiś tam zamiennik, tego jest od cholery.
resztę działek od razu dzisiaj też pojadę, gdzie tam przesiewałem po pszenicy. Jadę samym tym etefonem i wiem, że tam mi ten jęczmień ustoi do samego końca. Ogólnie mówię, no wygląda fajnie, szkodników nie widać. Siarczanu nie daje żadnego dolistnego, bo to też nie chciałbym jakby tutaj dać powodów do przypalenia, że tak powiem. Chociaż uważam, że sam siarczan magnezu tutaj w żaden sposób nie powinien negatywnie wpłynąć na zabieg. Oczywiście wszystko zależy od nawet i tak dalej, i tak dalej. I chyba to by było na tyle. No widzicie, rzepak praktycznie przestał kwitnąć. To, co tu gdzieś tam wychodzi, to jakieś tam niedobitki, które i tak nie zawiążą już łuszczyn. Tak uważam, tak mi się wydaje. Szkoda troszeczkę tej energii roślin na w ogóle wytwarzanie takiego dziadostwa. No ale trudno, to ja tutaj na to wpływu nie mam. I co? I to myślę byłoby na tyle, no. Pamiętajcie, jeszcze mówię, przy regulatorach, przy telefonie, właśnie na warunki, to powtórzę jeszcze raz. No wiadomo, z każdym zabiegiem trzeba uważać na warunki pogodowe, ale regulatory to są takie środki, i to nie mówię tutaj tylko o etofonie, o każdym jednym. To są środki, które bardzo dobrze widać to na przykład po CCC, gdzie nie trafimy w odpowiednią temperaturę i naprawdę rośliny są przyfajczone, bo to są naprawdę środki działające ewidentnie na, o ile jakby same fungicydy nie działają w bezpośredni, że tak powiem, sposób na fizjologię roślin. Oczywiście one tam w jakiś sposób wpływają i tak dalej, ale tutaj jakby bezpośrednio atakujemy roślinę uprawną, bezpośrednio walimy ją takim młotkiem w łeb, trzymamy ją w ryzach i to w połączeniu, tak jak mówię, z jakąś tam niewłaściwą pogodą może naprawdę się nieciekawie skończyć. Dlatego też ja wybrałem taką pogodę, taką porę, żeby ta temperatura była niższa, żeby rośliny przez noc mogły sobie pociągnąć jeszcze troszkę wilgoci z rosy, która mam nadzieję, że będzie. Jakby załagodzi ten bezpośredni kontakt z opryskiem, z substancją. I myślę, że będzie ok. Jak nie, to trochę wąsy przyfajczymy, z czym się też liczę. Ale mam nadzieję, że skuteczność etefonu, jaką w zeszłym roku zauważyłem, mam nadzieję, że w tym roku i te cerone powtórzy, bo naprawdę w zeszłym roku było bardzo dobrze i tylko przy zastosowaniu samego etefonu, więc mam cichutką nadzieję, że może jednak się uda, ale tak jak powiedziałem, liczę się z tym, że on będzie jednak leżał. O, tutaj ewidentnie kolejny widać przejazd po rzepaku. Dobra, no nie będę tutaj wam przedłużał. O, 3,39, tak jak powiedziałem, idealnie tyle tutaj jest. Będę miał jeszcze tam około 1,5 hektara do wskoczenia. Także jeszcze pewnie do 10 mi zejdzie, bo to tych kurczek, wicków, pierdyksków trzeba pojeździć, pokręcić się. Kara nie ma, bo poszedł się dupek wykąpać, no i będę mokrego wpuszczał, bo wszystko uświnie, chociaż ten ciągnik przez niego i tak jest zasypiony, bo to mordę tam pcha, ten pysk. I szyba cała pieprzona. O, zobaczcie, jak sobie fajnie tutaj dystans kontrol radzi. Ten jęczmień jest bardzo gęsty i gdzieś tam nawet te nierówności nie powodują, że tabelka nam ucieka, co można było gdzieś tam zobaczyć w przypadku pszenicy. Właśnie, miałem do Przemka dzwonić, żeby zawitał. W przypadku pszenicy tej sianej kombinacyjnie gdzieś on tam widział jakieś coś, z czym oni tam jadą. A rzepaki teraz wszyscy wywożą. Też wczoraj się nastałem, o 9 pojechałem z rzepakiem, a dopiero koło 1 wyjechałem z zakładu, gdzie zawsze w godzinę się obrabiałem. Tak wczoraj mieli awarię, no i niestety, a nie daj, na nieszczęście wjechałem już za bramę i wtedy koniec. Trzeba siedzieć tak długo, aż uruchomią i wypuszczą. No ale nie ma co płakać. Dobra, to będzie na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Cześć.